Serdecznie na konferencji, która poświęcona jest jutrzejszej manifestacji, która odbędzie się w Opolu, manifestacji przeciwko naszym zdaniem złej polityce imigracyjnej rządu. Wszyscy wiemy, że decyzją premier Ewy Kopacz do Polski wkrótce ma przybyć 12 tysięcy imigrantów, ale którzy tak naprawdę wcale do Polski przybyć nie chcą. Wielokrotnie słyszymy, że mówią oni, że ich celem są Niemcy, więc de facto imigranci mają do Polski przybyć i być przetrzymywani niejako na siłę. Dodatkowo wiemy, że ten ruch, czy ta fala imigrantów, która napływa teraz do Europy, jest częściowo co najmniej spowodowana wypowiedzią kanclerz Niemiec Angeli Merkel o tym, że Niemcy jako kraj przyjmą każdą ilość uchodźców z Syrii. Więc obarczanie tym obowiązkiem Polski jest naszym zdaniem złe. Dziś w całym kraju, także w naszym województwie, nie tylko w Opolu, odbywają się spontaniczne demonstracje i spontaniczne protesty mieszkańców przeciwko tej polityce imigracyjnej. I taki protest, taka manifestacja odbędzie się również jutro w Opolu, również jako manifestacja oddolna, której organizatorem są mieszkańcy, którym chciałabym oddać głos. Marek Miśtal. Jestem mieszkańcem Opola, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. No i to, co organizujemy, to jest całkowicie obywatelska inicjatywa. Po prostu jesteśmy zatroskanymi obywatelami, martwimy się o przyszłość naszego kraju. Jestem przedsiębiorcą, mieszkam tutaj praktycznie całe życie. Paweł Wziorko, również mieszkaniec Opola. W zasadzie no, jest to inicjatywa całkowicie oddolna. Ja po prostu czuję się w pewien sposób odpowiedzialny za życie mojej rodziny i naszej społeczności i obserwując od wielu lat to, co się dzieje na zachodzie Europy, gdzie jakby no, większość niestety musi się podporządkować mniejszości, która narzuca zasady, które są sprzeczne z zasadami naszej kultury. No, czuję się zaniepokojony i ponieważ teraz mamy do czynienia z pewnymi zjawiskami, które tą sytuację zaostrzają, no, uważam, że mam obowiązek wręcz w pewien sposób przekazania takiego głosu, który jest przeciwny temu. Mieszkałem na zachodzie, w Anglii, widziałem, jak te rzeczy też wyglądają u nich i po prostu nie chciałbym dla siebie, dla swojej rodziny i dla naszych po prostu obywateli, rodaków takich sytuacji w Polsce. Dla naszych dzieci. Dla naszych dzieci, córek przede wszystkim, bo wiemy, jak w islamie się podchodzi do kobiet, jak się traktuje kobiety, także z jednej strony jest to marsz przeciwko tak zwanej islamizacji. To nie jest marsz przeciwko ludziom konkretnym, przeciwko jakiejś rasie. Nie jesteśmy rasistami, ksenofobami. Jesteśmy otwarci na ludzi. Byłem w wielu krajach w Europie, na świecie, także nie mam problemu z tym, że ludzie są różni. Natomiast po drugiej stronie właśnie są ludzie, którzy mają problem z tym, że są ludzie, którzy myślą inaczej niż oni i uważają ich za gorszych. Także to jest raczej taki protest przeciwko temu, żeby nasza tolerancja po prostu uwzględniała też to, że ktoś może czyhać na naszą wolność i na naszą tolerancję, że tak powiem.